promotor Dariusz Snarski jest już u nas w studio. Musimy podsumować galę, to co się tutaj wydarzyło. Naprawdę kilka ciekawych walk mieliśmy okazję obejrzeć. No tak, myślę, że ten począwszy od boksu amatorskiego. Myślę, że ta najlepsza była walka Władimira Kacuka z Matuszem Figlem z Hetmana Białystok. Moim zdaniem tam minimalnie chyba wygrał Kacuk, on zaczął tą walkę nieźle, drugą rundę miał słabszą, trzecią rundę też wygrał, bo zepnął już Figla, on sparuje z Władimirem Kliczko już drugi rok, tak szczerze mówiąc on się rozkręca, on żeby zaczął od początku, ja powiedziałem, że ma być każda runda jest najważniejsza, tu nie ma czekania, bo to jest boks amatorski, no i a sędziowie nasi tak wypunktowali, jak wypunktowali, no, także... Przechodząc do boksu zawodowego, tutaj efektownie wygrał Przemek Gordon ogólnie, także ja widziałem, że tak się stanie, ta walka była tylko na pobudowanie jego i maszy i rekordu, to tylko po to do tego służyło, każdy wiedział, że to się szybko skończy. Walka Kamila Młodzińskiego z Timurem, no rozgrzała tu publikę, naprawdę duża batalia, wielka wojna, przyjemnie się to oglądało, chłopcy zostawili naprawdę kawał serca w ringu. No ja tak powiem, byłem tak szczerze przekonany, że to może być najlepsza walka. No i była, to była najlepsza walka, żeby Timur ostatniej rundy nie przegrał, wygrałby pojedynek, ale jestem pewny, że będzie rewanż na jesień. Myślę, że tam było wszystko, i wymiany, i pokaz boksu technicznego, także to, co lubią kibice bokserscy. No właśnie miałem zapytać o rewanż, czyli promotor już ma w głowie walkę rewanżową. No myślę, że na jesień można było to to zorganizować. Jestem za, bo naprawdę przyjemnie się to oglądało. Takie walki budują galę. Chcę się te walki oglądać. No i walka Tomka Mazura. 8 rund przeboksowanych. No nie było łatwo. Nie było łatwo. To było pewne, to było do przewidzenia. Wiedziałem, że jak Tomek odda pojedynek, było widać, oddał walkę cofając się na nogach, widziałem, że już jest mu ciężko, to nastąpiło od 6 rundy i także tą ostatnią fazę pojedynku nie miał tej najlepszej, ale jednym punktem dla mnie walkę wygrał, tak licząc te rundy przez 8 to 5 rund wygrał. Kiedy na pewno więcej rund wygrał. Kiedy kolejna gala? Kiedy się szykuje? Teraz wakacje, na pewno troszkę odpoczynku. Plany już mamy, hala lodowiska Bosir, to będzie większa gala, co już jest zarezerwowana na 14 października. No to w takim razie niecierpliwie czekamy. Tobie bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kibice, którzy spędzili ten wieczór z nami, nie nudzili się i będą oglądali kolejne gale Dariusza Snarskiego. Tak jest, myślę, że te gale będą jeszcze lepsze na wyższym poziomie. Wszystko zależy od budżetu. Tutaj mieliśmy budżet nie najmocniejszy, także boksowali za wodnicy no, z zaplecza. Poza Tomkiem Mazurem, Timurem nie mogliśmy tu wystawić. Może nie zaplecza, bo Przemek Gordoń w ostatniej chwili wpadł. Tutaj plany były inne, także to nie była taka gala wysokobudżetowa. Jesienią planujemy duże wydarzenie na hali lodowiska. Będą grzmoty. No i na to czekamy. Dzięki wielkie.